to w ogóle z przyjemnością przyjechamy, bo już miałem przyjemność spędzić tutaj parę dni, parę lat temu chyba, na rekolekcji. Z Państwem się spotkałem, no to jest inny charakter tego spotkania, ale myślę, że to, co zostawia każdy papież, to jest nieuchwytne, że to jest zmiana mentalności, zmiana sposobu myślenia, zmiana patrzenia na różne zjawiska w kościele, rabin Nowego Jorku. I powiedział, jest jeden człowiek wśród nas, który mógł nas tutaj zaprosić na takie spotkanie. Jeden człowiek tylko ma taki autorytet. To jest Jan Paweł II, bo wyznał swoje grzechy, grzechy swojego kościoła wobec Żydów, wobec różnych innych religii. Ale w każdym razie to zostanie. Nie można wrócić do tego języka, który nie dopuszcza w ogóle, że ludzie Kościoła są krytykowani. Że każda krytyka i wskazanie win ludzi Kościoła jest napaścią na Kościół. To jest historyczne wydarzenie. Ale proszę Państwa, kiedy zaprosił papież amerykańskich biskupów do Watykanu, Jan Paweł II, żeby rozmawiać z nimi o tym problemie bolesnym, pedofilii, księży. Znaczy, że to jest jedyna instytucja, która tak się z tą sprawą otwarcie i głęboko zmierzyła. Nie jest to jedyna instytucja, która jest obciążona tym nieszczęściem. Na placu św. Piotra wypowiedział przeproszenie Jan Paweł II.